cześć, siemanko, z tej strony VCR, witam was w kolejnym odcinku z Pokémon Unite. W dzisiejszym odcinku chciałbym wam pokazać, jak gram rankedy, bo jestem już prawie w połowie drogi do Mastera, czyli do najlepszej ligi na świecie. Gram oczywiście z randomami, ponieważ nie mogę sobie znaleźć takiego odpowiedniego teamu. Szukam takich osób, które ogarniają grę i korzystają z Discorda, żeby po prostu grać z nimi na streamach i gadać jednocześnie, ponieważ komunikacja jest bardzo ważna. Może ktoś tutaj się znajdzie na dole, znajdą się takie osoby, które tak samo maniaczą w Pokémon Unite jak ja. I dzisiaj chciałbym wam pokazać, jak gram i powiem wam, jak lepiej grać właśnie te rankedy. Kurde, czasami po prostu można się stiltować, można siedzieć przez godzinę w jednej lidze, ale czasami może to po prostu ruszyć, możecie zrobić kilkanaście winów pod rząd. Dzisiaj pokażę wam, czym gram. I póki co jestem graczem free to play, oglądałem kilka filmików i wiem, że niektóre przedmioty mogą zmienić troszkę tą rozgrywkę. Także ciekawi mnie, czy po prostu w najwyższych ligach są już gdzieś tam wymaksowane konta i tak dalej. Ja dopiero, wiecie, ja dopiero sobie tak zbieram te wszystkie rzeczy, podnoszę sobie poziomy tych przedmiotów, także o tym na pewno zrobię jeszcze odcinek. A w tym momencie przechodzimy do gier. Okej, okay, a więc przechodzimy do wyboru Pokémonów. Ja zawsze czekam praktycznie na ostatnią chwilę z wyborem. Zobaczymy sobie, co wezmą. Tak, ten Nikakuzu miał Gengara. Dlaczego nie zabrałeś Gengara? Zabrał Snorlaxa. Mamy Zeraore, także ja mogę sobie spokojnie zabrać Ninę. I to jest taki komp, powiem wam, że... No... Może być chyba, ale ja bym jeszcze wymienił tego Cramoranta, ponieważ mamy Zeraore. Zeraora idzie na mida, tak samo Cramorant idzie na mida, tak samo Gengar idzie na mida, tak samo idzie Machamp na mida, Talonflame. Tutaj jest kilka takich Pokémonów, które rzeczywiście mogą sobie wejść na mida. Niestety, w enemy mamy Cinderace, który jest bardzo mocny, także jest Gengar. My mamy Snorlaxa i... Może się uda coś tutaj ugrać z tym Snorlaxem, ponieważ jest to najlepszy tank w grze. I co, kurczę, ja właśnie jak gram na Gengara, to przeważnie gram właśnie Bulbą. Ponieważ zauważyłem, że Bulba sobie radzi dość fajnie z Gengarem. Dobra, jak to wyjdzie w praktyce? Zobaczymy. Jeśli chodzi o Ninę, tutaj mam największy win rate tym Pokémonem, także myślę, że kurde wygramy. Dobra, Eldego, Snorlax, Nina, Cramorant i Zeraora. Zobaczymy, czy chociaż jeden z nich pójdzie na mida. W enemy Pikachu, coś tam jeszcze było. I Gengar, to jest właśnie najgorsze, co może być. Dobra, wskazuje nam, żebyśmy szli na górę. Jasne, pójdziemy na górę bez żadnego problemu. Od razu Erkę. Dobra. Zera poszła na mida. Cieszy mnie to. Naprawdę mnie to cieszy, jak ludzie już tak w ekspercie mniej więcej wiedzą, jak grać. Dla was to też będzie fajna nauka dzisiaj, żeby troszkę poznać taktyki, jak grać. Tylko pamiętajcie, że gra się do ostatniej minuty, ponieważ Zapdos w ostatnich dwóch minutach może tutaj przeważyć całą grę, wynik gry. Mamy tak, my na stronie mamy Pikachu i mamy Cinderace, także na spokojnie, myślę, że sobie poradzimy z Snorlaxem. Jeśli będzie dobry Snorlax, jeśli wybierze dobre ataki, to powinien być łatwy win. Ale zobaczymy, bo Cinderace też mocny, kurde, Pokémon. Okej, okay. Próbujemy coś jeszcze ze Snorlaxem, szukamy sobie. Widzę, że pierwsze KO wpadło od naszej strony, tutaj Cramorant. I pamiętajcie, że ważne jest, żeby sobie sprawdzać minimapę, ponieważ na minimapie widzicie, czy przeciwnik, czy przeciwnicy, na przykład jeden gościu ma 40 boli i gdzieś zmierza w stronę, ponieważ to normalnie pokazuje. Także to musicie uważać, nie? Dobra. Mamy już... Zeraora wpada z mida, super. Ja dostałem już co? Dostałem już ewolucję ostatnią, pierwszą i ostatnią. Dobra, Pikachu sam został. Jak Snorlax mnie przytankuje, tak, to wtedy się uda. Dobra, wracamy, ponieważ Cinderace też już... No, niestety nie udało się, zginąłem tutaj na samym początku. Nie lubię ginąć. Nie lubię, chyba nikt tego nie lubi. Dobra, wracam się do mojego ziomka Grubasa, ponieważ tam już Pikachu i Cinderace próbują coś zrobić. A na dole tam jest dość też mocna jatka.
A widzę, że to i Bulba do nich dołączył. Także sobie nie radzą. Dobra. Okej. Poradzę sobie na Bulbę. Nina ogólnie jest spoko, także pamiętajcie o tym. Kurde. Ten Bulba zginął? Nie wiem, nie mam pojęcia. Teraz się troszkę pogubiłem. No i generalnie, słuchajcie, rankedy są takie, że raz się wygrywa, raz się przegrywa. Niestety tak już jest, kurde, czasami wiecie, można godzinę sobie siedzieć w jednej lidze lub nawet nie przesunąć paska. Dobra. Cramorant czyści na samym dole. Oni już tam w ogóle zrobili strefę, ale mecz w miarę wyrównany. Nie mamy tutaj jakichś bobów, które nie ogarniają gry. Mniej więcej wiedzą, jak grać. A ten Pikachu to jest po prostu już chyba... Dobra, wracam się. Okej. Okay. Co my tutaj mamy? Sfrizowałem Pikachu. Dobra, wracam się. Pozbieram to wszystko. Pomóż mi Zeraora. Dobra, przynajmniej mamy dobrą Zeraorę w teamie. Wie o co chodzi w tej grze. Dobra, Rotom. Zbity, Rotom jest ważny. Rotom jest ważny. Pamiętajcie o tym, żeby po prostu robić Rotoma. Jego macie dwa razy na rundę. Jeśli go zrobicie, to możecie później zrobić bardzo fajny atak. Tylko, że my tutaj potrzebujemy pomocy, panie Snorlaxie. Niech pan tutaj przyjdzie do nas. Staramy się tutaj wbić Rotomem. Ojejku, ale dostałem teraz. Dostałem teraz w koko. Ja się muszę wrócić, muszę się wychilować. Ja się tam nie będę rzucać na typów. Chociaż szkoda, ponieważ Rotom nam pójdzie się po prostu chrzanić. Ale mówi się trudno. Okej. Zablokujemy Bulbę. Żeby nam tutaj nie przechodził. Farmimy dalej. Mamy dopiero 7 level. Pamiętajcie także, że level ma ogromne znaczenie. Dobra, blokuję tutaj ziomków. Bulba próbował mnie porobić. Muszę pomóc mojemu koledze z drużyny. Ojejku, dostałem, dobra. Niepotrzebnie kliknąłem w Y. Okej. Na spokojnie tutaj robimy giereczkę. Wracamy się na healowanie, ponieważ za nami jest połowa czasu, także nie śpieszmy się. Pamiętajcie o tym, żeby być wyhealowani. Także zobaczcie, widzę, Cinder jest na dole. Kurde, czy mi się wydaje, czy po prostu... Dobra. Uuu, ktoś tam wpadł. Aha, masz kolega. Dobra. No i właśnie to jest Zeraora. Ja zawsze lubię, jak mam dobrą Zeraorę w teamie. To wiecie. To jest po prostu pokczamp, nie? Zablokuję tutaj. Żeby sobie nie przeszedł. Chociaż ta blokada Niny trwa, nie wiem, 1,5 sekundy? Coś takiego? Fajnie, gdyby to tak troszkę wzmocnili czasowo. Dobra, 8, zaraz będzie 9 level. Okej, możemy wbijać. Widzę, że tutaj koledzy nasi. Ej, teraz przez dwa Pokemony. Widzę, że mam... Boże, ta Bulba to mnie po prostu prześladuje. Okej, teraz enemy coś tutaj zrobili. Wydefili tą przedostatnią strefę. Ostatnia jest zaraz przy respie, pamiętajcie o tym. Znaczy, chyba wy o tym wiecie, nie? Dobra, i teraz robimy jump, jump, jump. Nauczcie się szybko skakać, nie? To też jest ważne. Dobra, mam... mam Unite Attack. Troszkę mi grę zlagowało, ale to jest normalne. Kurde, dobra, dobra, padłem. Oni są na samym dole. Ereczką tutaj możecie sobie sprawdzać, jak wasze ziomki sobie radzą. Jeśli macie dużo czasu. Dobra. I wracamy. Oni mają teraz Rotoma, więc my musimy go wydefić. O kurde, ten wpad. Potężny. Potrzebujemy waszej pomocy, byczki. Dobra, coś... coś ten enemy team robi teraz. Coś tutaj próbują zrobić. Za 1,5 minuty pojawi się nam Zapdos. I gra jeszcze tak naprawdę nie jest przegrana. Dobra. Widzę, że mamy... zwiększony exp, oj, misklik tym atakiem. Cindy Rice będzie wchodzić na mida, także ja muszę pomóc. Dobra. Okej, okay, Pikachu. Ja sobie będę grać na spokojnie. Kurde, no chyba nie. Dobra, Cindy Rice.
wycofuje się. Ogólnie Nina jest bardzo fajnym Pokemonem, także polecam wam grać tą postacią. Fajna, nie będę się wracać. Wychyluje się. O, jest mój Snorlax. Lol, gdzie on był? Gdzie on był? Dobra. Została minuta do pojawienia się Zapdosa na midzie. Zapdos jest mega ważny. I pamiętajcie także o tym, że jeśli chcecie zobaczyć, jak gram na co dzień rankedy, to wpadajcie na mojego Twitcha. Tam gram dzień w dzień. Dobra, mam 15. Okej. Idziemy do Snorlaxa. Ponieważ on ma tutaj Bulbę na sobie. I ma 40. Ale wiecie co? Kurde, przegrałem. Zobaczcie sobie, jak Snorlax się utrzymuje. 45 boli ma na sobie. Spójrzcie to. Spójrzcie, jaki on jest mocny, nie? I on jeszcze uciekł od dwóch typa. Dobra, 10 sekund. Powoli się chyba pakujemy na mida. Będziemy sprawdzać sytuację. W międzyczasie możemy sobie tutaj jeszcze... Nie, w sumie nie będziemy farmić. Dobra. Cramorant od nas ma 50. Ja wam powiem tak, że chyba mój mecz, jeśli chodzi o punkty, będzie mega słaby. Bardziej gram, tak wiecie, żeby po prostu bronić swojej strefy. Dobra, bijemy tego Zapdosa już. Widzę, że Bulba przeleciał. Możemy go po prostu spakować. Bez żadnego problemu. Kurde. Dobra, wiecie co? Ja udam się... Kto mnie zabił? Zabił mnie Gengar, 3400 damage'u. Dostałem jeszcze od Pikachu i dostałem jeszcze od Zapdosa 780. No to nieźle. Dobra, wracamy się, bo Gengar widzę, że chodzi, o ma 50 boli. On nas tak samo coś tam próbują zrobić. Idę tutaj. W sumie chciałem iść na prawą stronę, a wybrało mi mida. Dobra, trudno się mówi. Spróbujemy zdobyć jeszcze jakieś punkty, żebyśmy nie skończyli na ostatnim miejscu w drużynie. Ponieważ to już najprawdopodobniej mecz jest wygrany. Okej, okay. Chociaż czekajcie. Nie będziemy bawić się w expa już. Ponieważ widzimy tam, jak... Tak, musimy w tym momencie bronić. Kurde. Ja muszę go zablokować, żeby oni nie ubili tego Zapdosa, ponieważ jeszcze jest 30 sekund. Także ja sobie na spokojnie, dobra. Chodź tutaj, grzybku mały. Cramorant 50, próbuje coś tam jeszcze zrobić. Gengar dojechany w tym momencie. Super, nice, dobra. Możemy albo zrobić mida, albo iść na górę. Zostało 20 sekund, więc ja spróbuję tam przejść. Jeszcze przesłać kilka boli. I będzie już naprawdę szef. Ale z tego, co widzimy, mamy bardzo dużo stref ubitych. Także ja zdobywam ostatnią strefę. Pod sam koniec. I mecz wygrany. Ile tam zdobyłem? Tutaj mamy podwójne. Ubili Zapdosa, ja poleciałem sobie jeszcze zdobyć strefę. 485 do 213, także to była gierka dość fajna, tylko że słaba z mojej strony. Nino właśnie tak gram bardziej defensywnie, a chyba powinienem grać bardziej ofensywnie, ale zdobyłem 70 punktów, wy tego nie widzicie i poleciałem najsłabiej z drużyny. Przesłałem 100 boli, więc tutaj jest ok, dobra. I teraz zobaczmy, kto miał MVP. Zeraora miała MVP, nie sprawdziłem statystyki do końca. Także powiem wam, że naprawdę git. Super. I tutaj mamy ekspert klas 3 i będziemy no-life'ić po mastera. Także to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek z Pokémon Unite. Jeśli są to jakieś osoby, które ogarniają Pokémon Unite, grają bardzo dużo, wiedzą, o co chodzi w tej grze, to niech dadzą mi znać w komentarzach. Ponieważ może zrobimy sobie jakąś ekipę na streamę. Zobaczymy. Także to tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. Z wami żegnam. Trzymajcie się ciepło. Cześć, pozdrawiam. Yo!